Panie Jezu, tak jak apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku w ten ósmy dzień po zmartwychwstaniu, tak i my jesteśmy zgromadzeni. Uczestniczyliśmy w Eucharystii, przyjęliśmy Cię w Komunii Świętej. Doświadczyliśmy także wielkiego miłosierdzia. W tym dniu wiele osób pojednało się z Tobą. Ale jeszcze jest wielu takich, gdzie ciągle mają zamknięte drzwi, a Ty chcesz przychodzić. Nasze myśli dzisiaj biegną także do tych, którzy są w szpitalach, którzy w samotności cierpią, nie mogąc doświadczyć ciepła swoich najbliższych, bliskości ich. Tobie chcemy ich polecać, modląc się także o to, aby ta nasza modlitwa uczyniła ten kolejny gest do zaprzestania tego czasu epidemii, tej pandemii, w której trwamy, ale także i pandemii życiowej, bo przecież jak wielu z nas dotyka innych poprzez swoje słowo, swoje zachowanie. Dlatego też, Panie Jezu, chcemy w sposób szczególny prosić Cię o to zaprzestanie rozpowszechniania się pandemii koronawirusa. Wiele razy zapewne już słyszymy to słowo i może już słowo nas też już jakoś wewnętrznie niepokoi, że powtarzamy to słowo. Może teraz tutaj jeszcze w Kościele słyszymy to słowo. Ale to jest też ten taki konkretny znak naszego może zamknięcia tych drzwi. Zamknięcia przed tą codziennością, bo Pan chce przyjść i Pan przychodzi. Ojcze nasz, pełni ufności, prosimy Ciebie, aby koronawirus niesiał więcej zniszczeń, aby udało się jak najszybciej opanować pandemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby. Pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen. Święty Sebastianie, módl się za nami. Święty Rochu, Święta Rito, Święta Rosalio, Święty Antoni. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrzu głodu, ognia i wojny, od powietrza głodu, ognia i wojny,
od powietrza, głodu, ognia i wojny. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. Od nagłej i niespodziewanej śmierci. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Panie Jezu, wierzymy, że Twoja miłość zakrywa grzech, że nie pamięta złego. Dlatego Tobie chcemy się oddawać, Tobie chcemy ufać. Tylko Tobie będziemy się kłaniać, Jezu. Tylko Tobie należy się chwała, tylko Tobie należy się cześć, tylko Tobie będziemy.
Panie Jezu, w Tobie jest nasza wolność. W Tobie jest nasza siła. W Tobie jest też nasza moc, o którą chcemy prosić. Stając dzisiaj w Wieczerniku, przy otwartych drzwiach Kościoła, czekających na tych, którzy pragną zaczerpnąć z tego źródła, chcemy, Panie Jezu, prosić Cię w naszej modlitwie o to, abyś swoją łaskę, przede wszystkim dar Twojej miłości, rozlewał na tych, którzy tego potrzebują. Tobie polecamy tych, którzy pochylają się nad chorymi, którzy czynią to z taką wielką otwartością i odwagą. Ale Tobie także chcemy polecać tych, którym brakuje miłości, brakuje pokoju. I chyba jeszcze bardziej, Panie Jezu, to słowo pokój Wam, które dzisiaj przynosisz, które powtarzasz w czasie tego radosnego czasu, pokój Wam, jeszcze bardziej powinno wybrzmiewać w uszach ludzi wierzących, którzy niech ten pokój niosą do tych, którzy może Ciebie jeszcze nie poznali. O tą miłość, o ten pokój w naszych sercach, w naszym życiu, w naszych rodzinach, w naszej ojczyźnie chcemy Cię, Panie Jezu, prosić. Z głębi naszych serc, bo Ty jesteś Królem, bo Ty zmartwychwstałeś, bo Ty żyjesz, bo Ty chcesz, żebyśmy my żyli. Byśmy nie zatrzymywali się tylko i wyłącznie na etapie tajemnicy Wielkiego Piątku, naszej śmierci, ale żebyśmy mogli wydobywać z tego słowa pokój Wam właśnie życie. O to Cię prosimy, Panie Jezu, o to, aby ta dar tej miłości, dar tego pokoju był między ludźmi. Bądźmy też świadkami, że Ty jesteś tym, który możesz uczynić serca nasze według serca Twego.
Panie Jezu, przychodząc dzisiaj do wieczornika, pokazujesz swoje poranione dłonie, pokazujesz swoje uwielbione ciało. Także mówisz do świętego Tomasza, aby właśnie włożył swoje ręce w Twój bok, dotknął Twoich ran. Tak jak na obrazie, w Twoim obrazie miłosierdzia pokazujesz na swoje serce, też na te znaki krwi i wody, które z Twojego serca wypływa, na potwierdzenie. I dla nas, ludzi wierzących, ma to być konkretny znak, który dzieje się tu i teraz, że Jezus przychodzi w swoich znakach, gdzie przychodzisz w swoim chwalebnym ciele, kiedy Cię adorujemy. Tak jak do owych uczniów w wieczerniku. Dzisiaj, Panie Jezu, chcemy prosić Cię o to miłosierdzie, Twoje miłosierdzie, to żeby ze źródła Twojego serca, przebitego serca z miłości do nas, wypływało miłosierdzie na cały świat. O to prosił i wołał podczas swojej ostatniej pielgrzymki święty Jan Paweł II, który w Krakowie w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 2002 roku tak się modlił. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas, Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężyć wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Czyż... Yeah.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją mękę, chwalebne zmartwychwstanie, za to, że otwierasz nasze serca, nasze drzwi, naszych doświadczeń i może jeszcze bardziej w tych czasach, w których żyjemy, w których doświadczamy różnych słabości, utrudnień. Boże, właśnie to słowo pokój Wam, które przychodzi, które nam przynosisz, jeszcze bardziej nabierają piękniejszego blasku. Błogosław, Panie, nam tu obecnym. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Dziękuję z Holi za śpiew i za modlitwę i wam za to, że zostaliście z nami.